środę 8 maja w sali widowiskowej odbyły się dwa koncerty. Pierwszy z nich pod tytułem Szewczyk Dratewka, Lajkonik i Hejnał Krakowski skierowany był do przedszkolaków z niepublicznego przedszkola pod Muchomorkiem. Drugi koncert pod tytułem Muzyka z Wawelskiego Ogrodu w oryginale i transkrypcji skierowany był do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych. Oba koncerty odbyły się w ramach programu W Krainie Pani Muzyki, których organizatorem jest lubuskie biuro koncertowe Orfeusz. W środę, 8 maja, rozpoczęliśmy Ogólnopolski Tydzień Biblioteki. W tym jakże ważnym dniu towarzyszył nam pan Jarosław Kret. Jego wizyta w Zbąszyńku nie była przypadkowa. Nie była też pierwsza. Na pewno wielu z was nie wie, że pan Jarosław Kret pisał wielokrotnie o naszym regionie i o naszych tradycjach. Informacje można znaleźć nie tylko w polskim magazynie National Geographic, ale także w jego książkach i programie pod tytułem Podróże z Kretem. Na środowym spotkaniu pan Jarosław Kret zabrał nas w podróż po Ziemi Świętej, ukazując wiele ciekawostek, o których nie usłyszymy podczas komercyjnych wycieczek. Wieczór upłynął na śmiesznych anegdotach i wzruszających historiach. Dziękujemy. W środę, 8 maja, oficjalnie oddaliśmy do użytku pierwszą zbąszynecką czytelnię uliczną. Różowa półka z książkami znalazła swoje miejsce przy ulicy Wojska Polskiego 18. Widniejące na niej hasło Coś za coś ma zachęcać mieszkańców do korzystania z mini biblioteki. Każdy może bezpłatnie wypożyczyć książkę, wymienić ją na inną lub przeczytać na ławce przy fontannie. W mini księgozbiorze są komiksy, książki dla kobiet i mężczyzn, a także dla dzieci i młodzieży. Pierwsza w Zbąszynku półeczka z książkami to projekt dedykowany wszystkim mieszkańcom Zbąszynka, który ma promować czytelnictwo i zachęcać do tego, by uwalniać książki. Zachęcamy mieszkańców do przekazywania swoich książek i dzielenia się opiniami o kolejnych lokalizacjach różowej półeczki. W niedzielę 12 maja już po raz piąty odbył się koncert przy fontannie. W tym roku na małej scenie zagrał kwintet Castle Brass, który jest częścią Orkiestry Teatru Wielkiego imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Kwintet na co dzień występuje w zabytkowych wnętrzach pałaców, zamków, dworków oraz najpiękniejszych salach koncertowych Poznania, Wielkopolski i całego kraju. Wyjątkowo dzisiaj muzycy zagrali w przepięknej zbąszyneckiej scenerii. Koncert zespołu Castle Brass poprzedził występ grupy wokalnej Akademia. Zbąszyneccy śpiewacy wystąpili z trzema utworami, znakomicie dobranymi do klimatu i lokalizacji koncertu. Tradycyjnie też wydarzenie było okazją do wręczenia jednorazowego stypendium imienia Joachima Weila za zasługi na rzecz życia kulturalnego gminy Zbąszynek. Tegoroczną stypendystką została Aleksandra Strugała. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski odczytał uzasadnienie, po czym zostało wręczone stypendium. Podczas niedzielnego koncertu frekwencja dopisała: dziękujemy za obecność.